Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie do tej konferencji. W imieniu sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego bardzo doceniamy to, że pojawiają się takie wydarzenia, na których mówimy o neuroimmunologii, mówimy o tym, jak możemy choroby neuroimmunologiczne diagnozować i leczyć. To taki bardzo w tej chwili gorący temat w ogóle w neurologii, dlatego cieszymy się, że ta konferencja może się odbyć i możemy mówić o chorobach właśnie z kręgu chorób neuroimmunologicznych. A temat, jaki chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować, dotyczy diagnostyki i leczenia chorób ze spektrum NMO, czyli chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia, i spróbować odpowiedzieć na pytanie, kiedy rok przynosi więcej niż 200 lat. Myślę, że w trakcie dzisiejszego wykładu uda mi się zaprezentować to zagadnienie. Mówiąc o chorobach ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego, czyli chorób ze spektrum NMO-SD, musimy przypomnieć sobie, jak wygląda historia tej grupy chorób. Początkowo były one traktowane jako wariant stwardnienia rozsianego, dlatego że są to choroby demielinizacyjne i charakteryzują się bardzo podobnymi objawami jak objawy w przebiegu stwardnienia rozsianego, czyli początkowo właśnie były traktowane jako taka odmiana stwardnienia rozsianego. Grupa tych chorób charakteryzuje się jednoczesnym, najczęściej obustronnym, ostrym zapaleniem nerwów wzrokowych oraz zapaleniem rdzenia kręgowego. Natomiast w chwili obecnej traktujemy tą grupę chorób zupełnie odrębnie. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe wiadomości na temat patogenezy tej grupy chorób i odmienności, zarówno jeżeli chodzi właśnie o patofizjologię, ale także jeżeli chodzi o możliwość leczenia. I w tej chwili wyodrębnione zostały z tej grupy chorób demielinizacyjnych i traktujemy je odrębnie. Jakie są najważniejsze punkty w historii NMOSD? Takim jednym z początkowych takich tematów, który naznaczył w ogóle historię NMOSD, był 1894 rok, kiedy Devic opisał właśnie przypadek takiego obustronnego zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia. I w ślad za tym pojawiały się później, już w późniejszych latach, również podobne opisy. One jakby były zmienne, jeżeli chodzi o objawy kliniczne. Natomiast absolutny przełom w diagnostyce leczenia tej grupy chorób jest rok 2004, kiedy zostały odkryte przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej jako jeden z takich kluczowych elementów właśnie diagnostyki w tej grupie chorób. Także ten rok spowodował zupełny odwrót, jeżeli chodzi o diagnostykę tej grupy chorób i ich wyodrębnienie właśnie z grupy chorób demielinizacyjnych. Kolejne lata to lata poszukiwania wiemy, że te kryteria rodziły się na przestrzeni lat, aż wreszcie w 2015 roku profesor Winterczuk zaproponował kryteria diagnostyczne dla chorób z grupy NMO i te kryteria są kryteriami obowiązującymi do chwili obecnej. Choroby ze spektrum NMO to choroby, których etiologią jest pierwotna demielinizacja, czyli tworzenie się zmian demielinizacyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego o przyczynie takiej pierwotnej, czyli najpewniej autoimmunologicznej.
My bardzo dobrze znamy choroby z tej grupy. Najlepiej jest poznane tutaj stwardnienie rozsiane w naszej szerokości geograficznej. To najczęstsza choroba właśnie dotycząca pierwotnej czy pochodząca z pierwotnej demielinizacji, ale oczywiście w tej grupie chorób rozróżniamy również choroby ze spektrum NMO i ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, czyli zespół ADEM. Wśród chorób ze spektrum NMO możemy wyróżnić grupę schorzeń z obecnymi przeciwciałami przeciwko akwaporynie czwartej, seronegatywne NMO oraz chorobę z obecnymi przeciwciałami anty-MOG, czyli skierowanych przeciwko białku mielinowemu oligodendrocytów. Diagnozując choroby ze spektrum NMO, zawsze na początku myślimy o tych, które są najczęstsze, czyli zawsze myślimy o stwardnieniu rozsianym. Bierzemy pod uwagę klasyczne objawy, które występują w przebiegu chorób demielinizacyjnych i w przypadku podejrzenia właśnie choroby demielinizacyjnej wykonujemy badanie rezonansu zarówno mózgowia, jak i rdzenia. Podkreślam jakby tutaj obowiązkowość również wykonania badania rdzenia, ponieważ pamiętajmy, że ośrodkowy układ nerwowy to jest tak samo mózg, jak i rdzeń, czyli te zmiany demielinizacyjne mogą lokalizować się w jednej i w drugiej strukturze. Jeżeli mamy zmiany typowe dla stwardnienia rozsianego, są spełnione kryteria McDonalda, to możemy rozpoznać stwardnienie rozsiane. Natomiast jeżeli nie mamy rozpoznanego stwardnienia rozsianego, występują takie typowe objawy kliniczne sugerujące NMOSD, czyli objawy wzrokowe i objawy pochodzące z rdzenia kręgowego, wówczas jednym z kluczowych elementów jest wykonanie badań serologicznych, czyli wykonanie badania przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej. I jeżeli mamy dodatnie ten wynik, wówczas pozwala nam to na rozpoznanie choroby z przeciwciałami właśnie skierowanymi przeciwko akwaporynie czwartej. Jeżeli nie mamy obecnych przeciwciał, wówczas wykonujemy badanie przeciwciał przeciwko białku mielinowemu oligodendrocytów. Jeżeli ono jest dodatnie, wówczas możemy rozpoznać chorobę z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Jeżeli jest ujemne, to pacjenta pozostawiamy w diagnostyce, poszerzamy tą diagnostykę i ewentualnie wykonujemy badania ponownie. Kilka słów na temat patogenezy chorób ze spektrum NMO. Wyodrębnione są w tej chwili takie dwie główne grupy pod kątem właśnie patofizjologii, które spowodowały zróżnicowanie chorób ze spektrum NMO na takie dwie główne grupy. Pierwsza to jest choroba, w której istotną rolę odgrywają przeciwciała, obecne przeciwciała skierowane przeciwko akwaporynie czwartej. W przypadku obecności tych przeciwciał dochodzi do uruchomienia kaskady zjawisk zapalnych i do uszkodzenia przede wszystkim astrocytów, czyli ta główna grupa chorób ze spektrum NMO to jest astrocytopatia i jest związana z obecnością przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej. Druga grupa chorób z tego zakresu to są choroby z obecnością przeciwciał anty-MOG, czyli przeciwciał skierowanych przeciwko białku mielinowemu oligodendrocytów, które z kolei łączą się z oligodendrocytami, doprowadzając do ich niszczenia, czyli możemy powiedzieć, że ta grupa chorób to są choroby powodujące zmiany czy niszczenie oligodendrocytów. Mówiąc o akwaporynie, powinniśmy sobie zdać sprawę, że jest to białko, które jest bardzo szeroko rozpowszechnione w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, głównie w obrębie nerwu wzrokowego, rdzenia kręgowego, również takich przestrzeni okołokomorowych, wzgórza pnia mózgu czy też pola najdalszego.
I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia właśnie z patologią w obrębie tworzenia się tego stanu zapalnego w przebiegu NMOSD, właśnie w tych obszarach będziemy poszukiwać zmian patologicznych, które mogą być widoczne w obrębie badania, czy dzięki badaniu rezonansu magnetycznego. Patogeneza chorób ze spektrum NMO w skrócie przebiega następująco. W wyniku tworzenia się, pojawienia się przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej dochodzi do ich penetracji przez barierę krew-mózg do ośrodkowego układu nerwowego. One łączą się z receptorami na astrocytach. Następnie dochodzi do uruchomienia kaskady zjawisk zapalnych, również z uruchomieniem tych, które są związane z składnikami dopełniacza. Następnie dochodzi do uruchomienia takiego bardzo intensywnego stanu zapalnego, infiltracji leukocytów. Dochodzi do uszkodzenia astrocytów i następnie do demielinizacji, która wiąże się z uszkodzeniem komórek nerwowych. Jednym z elementów takich bardzo ważnych w patogenezie NMOSD jest interleukina szósta, która aktywuje i promuje autoimmunologiczny stan zapalny. Interleukina ta sprzyja różnicowaniu zapalnych limfocytów TH17 i plazmoblastów i indukuje wytwarzanie przeciwciał. W związku z tym dochodzi również do uruchomienia kaskady tych zjawisk właśnie niszczących barierę krew-mózg. Biorąc pod uwagę patofizjologię właśnie tych zmian w przebiegu uruchomienia stanu zapalnego, na te kluczowe elementy zostały nakierowane również cele terapii. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili te leki, o których za chwilę będę jeszcze mówić szerzej, są nakierowane właśnie na te punkty kluczowe dla patogenezy chorób ze spektrum NMO. I tak na hamowanie tej kaskady związanej z interleukiną szóstą działa satralizumab, na limfocyty B, czyli te komórki, które bardzo istotnie biorą udział również właśnie w wyzwalaniu tej kaskady zjawisk zapalnych, wytwarzaniu przeciwciał, działają przeciwciała monoklonalne właśnie skierowane na limfocyty B, czyli inebilizumab i wreszcie na składniki dopełniacza, który też ma tutaj kluczowe znaczenie w patogenezie, działają leki nakierowane właśnie na ten element, czyli na składnik dopełniacza, czyli eculizumab i niedawno zarejestrowany ravalizumab. Oprócz tych kluczowych badań serologicznych, które są istotne w diagnostyce chorób ze spektrum NMO, również będą pewnie w najbliższym czasie miały znaczenie również inne potencjalne biomarkery. One w tej chwili są jakby używane czy stosowane jedynie w warunkach takich badań naukowych, ale no, istnieją pewni kandydaci jako właśnie biomarkery z płynu mózgowo-rdzeniowego, które mogą wskazywać na tą chorobę, mogą wskazywać na grupę z tych chorób, także między innymi są to chemokiny, są to cytokiny prozapalne, takie jak interleukina szósta czy syntetaza glutaminy. Myślimy, czy w tej chwili mówi się o tym, że w najbliższym czasie być może również część z tych parametrów, część z tych biomarkerów będzie miało zastosowanie również w takiej praktyce klinicznej, jeżeli chodzi o diagnostykę i monitorowanie skuteczności terapii. Kilka słów na temat objawów klinicznych i kryteriów diagnostycznych dla chorób ze spektrum NMO. Dwa główne objawy kliniczne, czyli pacjenci, którzy mają zaburzenia widzenia spowodowane najczęściej obustronnym, pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego czy nerwów wzrokowych, plus zmiany pochodzące czy wynikające z zapalenia
rdzenia kręgowego. Wiemy, że jest to najczęściej niesprawność, znaczna niesprawność ruchowa, czyli te dwa główne objawy to najczęściej manifestacja kliniczna chorób ze spektrum NMO. Oprócz tego objawy wynikające z zespołu uszkodzenia pola najdalszego, ostry zespół pnia mózgu, objawowa narkolepsja lub ostry zespół międzymózgowiowy i wreszcie objawowy zespół mózgowy ze zmianami w mózgu, z mózgu, przepraszam, typowymi dla NMO-SD. Mówiąc o diagnostyce, o procesie diagnostycznym dla chorób ze spektrum NMO, jakby rekomenduję Państwu, jeżeli macie Państwo taką możliwość, właśnie taki artykuł, który opublikowaliśmy na początku tego roku na łamach Polskiego Przeglądu Neurologicznego. Jako rekomendacje sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w których postaraliśmy się, aby zawrzeć wszystkie takie najbardziej praktyczne aspekty dotyczące zarówno diagnostyki klinicznej, diagnostyki radiologicznej, a także diagnostyki serologicznej. Przebiegu jakby tutaj rozpoznania chorób ze spektrum NMO. Mamy nadzieję, że są one, czy będą Państwu pomocne w codziennej praktyce. To, co najistotniejsze z punktu widzenia diagnostyki, to obowiązujące kryteria Wingerczuka z 2015 roku, które generalnie rozpoznanie stratyfikują względem obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej. To jeden z takich najbardziej kluczowych elementów diagnostyki i w taki sposób te kryteria diagnostyczne są ułożone. Proszę zwrócić uwagę, to pochodzące właśnie z naszych rekomendacji, mamy nadzieję, takie dość jasne ułożenie tych kryteriów. Jeżeli u pacjenta, u którego występuje jeden bądź więcej z typowych głównych zespołów objawów, a pamiętamy, że jest to te główne objawy, to jest zapalenie nerwów wzrokowych, ostre zapalenie rdzenia kręgowego i zespół uszkodzenia pola najdalszego, który charakteryzuje się epizodami czkawki lub nudności z wymiotami, których inaczej nie można wyjaśnić, a także ostry zespół uszkodzenia pnia mózgu, narkolepsja lub ostry zespół uszkodzenia międzymózgowia, który się objawia żarłocznością, sennością, hipotermią z typowymi dla NMO zmianami w rezonansie, lub objawowy zespół półkulowy z typowymi dla NMO zmianami w rezonansie, to jeżeli wykażemy właśnie jeden bądź więcej z tych typowych głównych zespołów objawów oraz seropozytywność w zakresie obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej, która jest stwierdzona, i tutaj podkreślam bardzo ważny aspekt, najlepszą dostępną metodą, to rekomendowaną metodą są w tej chwili metody komórkowe, czyli CBA, Cell-Based Assay, to wtedy po wykluczeniu innych chorób możemy postawić rozpoznanie choroby ze spektrum NMO akwaporyno dodatnie. Ja tutaj zwracam uwagę, że badanie przeciwciał to jest badanie z krwi i jeżeli stwierdzimy je dostępną, tą najlepszą metodą komórkową, wówczas mamy to potwierdzenie. Na ten temat badań serologicznych w tym zakresie będzie jeszcze mowa podczas tej konferencji, natomiast ja zaznaczam jakby, czy tutaj chciałabym podkreślić właśnie z punktu widzenia klinicysty, jak istotne jest badanie właśnie w tym zakresie, bo od tego jest uzależnione postawienie tej grupy chorób czy tej jednostki chorobowej. W przypadku, kiedy mamy pacjentów seronegatywnych, ta diagnostyka troszeczkę inaczej przebiega, wtedy musimy wykazać dwa lub więcej głównych zespołów objawów, które są wynikiem jednego lub większej liczby epizodów, czyli rzutów, i są spełnione następujące warunki. Jeden lub więcej musi być ten główny zespół objawów, to co Państwo widzicie tutaj jako wyboldowane, czyli to musi być zapalenie nerwów wzrokowych, ostre zapalenie rdzenia lub zespół uszkodzenia pola najdalszego.
I musi być rozsianie w przestrzeni, czyli musi być zajęcie dwóch lub więcej różnych głównych zespołów objawów i spełnione dodatkowe kryteria w rezonansie, które mamy tutaj opisane. Wtedy, jeżeli wykluczymy inne choroby, możemy postawić rozpoznanie seronegatywnego NMO-SD. I tutaj chciałam Państwu wskazać na taki algorytm diagnostyki NMO-SD, który przygotowaliśmy właśnie w tych naszych rekomendacjach. W sytuacji, proszę zwrócić uwagę, wystąpienia typowych objawów, kiedy wykonamy badanie serologiczne w kierunku obecności przeciwciał przeciwko aporynie czwartej, podkreślam tutaj tą metodą CBA, wynik jest dodatni, możemy rozpoznać NMOSD. Jeżeli wynik jest ujemny, wówczas wykonujemy badanie w kierunku obecności przeciwciał antymog. Jeżeli jest dodatni, możemy rozpoznać chorobę z obecnością przeciwciał antymog. Jeżeli jest ujemny, to albo pacjenta pozostawiamy w dalszej diagnostyce, albo szukamy innego rozpoznania. Kilka słów na temat klinicznych manifestacji typowych dla NMOSD. Zapalenie nerwu wzrokowego w przypadku NMO najczęściej jest to przebieg obustronny. Rokowanie jest złe, przebieg jest zwykle bardzo ciężki. Pacjentów faktycznie widzimy w praktyce klinicznej z bardzo szybką albo ślepotą, albo znacznym niedowidzeniem. Także ten przebieg zapalenia nerwu wzrokowego w przypadku NMOSD jest naprawdę bardzo taki dramatyczny. W przypadku stwardnienia rozsianego tak to nie wygląda. Najczęściej jest to jednostronny, łagodny. Zwykle u pacjentów te objawy się szybciutko wycofują i ten przebieg nie jest tak dramatyczny. Także tutaj też warto zapamiętać, że to obustronne zapalenie nerwów wzrokowych typowo występuje w przebiegu NMO, natomiast jest rzadko obserwowane w przypadku stwardnienia rozsianego. Zapalenie rdzenia kręgowego, oczywiście samo zapalenie rdzenia to bardzo też dramatyczny przebieg. Wiemy, że będzie wiązał się ze znaczną niesprawnością ruchową. Bardzo często kładzie pacjenta do łóżka albo sadza na wózek inwalidzki. W przypadku pacjentów z NMO rokowanie jest zdecydowanie gorsze. Ta niesprawność ruchowa jest bardzo nasilona i często nawet po wystąpieniu pierwszego epizodu, jednego epizodu pacjenci pozostają na zawsze niesprawni. Także tutaj no, jest to jeden z takich bardzo inwalidyzujących objawów. Typowo zmiany w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego, przepraszam, zapalenia rdzenia kręgowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Te zmiany są zwykle krótkoodcinkowe, położone są grzbietowo, natomiast w przypadku NMO najczęściej są położone pośrodkowo, są podłużne, często ciągną się przez kilka segmentów. Kiedyś uważano, że tylko obecność tych takich zmian przekraczających trzy segmenty rdzeniowe są typowe dla NMO. W tej chwili wiemy, że te zmiany również mogą być krótkoodcinkowe i bardzo często w przypadku NMO są wzmacniające się pokontrastowo. Kilka słów na temat obrazu radiologicznego. Do niedawna uważano, że w przypadku NMO w obrębie mózgowia nie występują zmiany demielinizacyjne. W tej chwili absolutnie już wiemy, że one mogą występować, występują, mogą być bardzo, bardzo różne. Tak jak widzimy tutaj na tych różnych skanach, mogą obejmować się drogi korowo-rdzeniowe, mogą to być takie bardzo duże zmiany półkulowe, zmiany w okolicy komór czy trzeciej, czy bocznych, czy komory czwartej i zmiany w obrębie pnia mózgu. Również w przebiegu choroby z przeciwciałami antymog te zmiany w obrębie mózgowia są bardzo różne. Mogą typowo lokalizować się w obrębie pnia mózgu, móżdżku, ale także mogą wyglądać tak jak na tych najniżej położonych obrazach, jako takie zmiany bardzo obszerne o charakterze czy podobne do zmian w przebiegu leukodystrofii. Dlaczego my w ogóle wyodrębniamy choroby ze spektrum NMO z grupy chorób demilinizacyjnych?
Uważa się, że u każdego pacjenta, u którego występują objawy wzrokowe z objawami rdzeniowymi, należy rozważyć rozpoznanie NMO-SD i wtedy wykonać badanie przeciwciał przeciwko aquaporynie czwartej oraz antymog. Ze względu na to, że przebieg chorób ze spektrum NMO jest zdecydowanie bardziej dramatyczny, bardzo szybko skazuje pacjenta na niesprawność i co więcej, leki, które są stosowane jako leki immunomodulujące w stwardnieniu rozsianym, mogą nasilać czy wyzwalać wręcz objawy charakterystyczne dla NMO, czyli mogą po prostu powodować bardzo silne czy bardzo takie ciężkie rzuty u pacjenta właśnie ze spektrum chorób NMO. Typowo w tej diagnostyce różnicowej różnicujemy chorobę demielinizacyjną pomiędzy stwardnieniem rozsianym, pomiędzy chorobą ze spektrum NMO i chorobą antymog, gdzie tutaj ta diagnostyka serologiczna jest bardzo istotna, również ocena prążków oligoklonalnych, które są typowo obecne u znacznej większości, bo uważa się, że 80 czy nawet 90% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma obecne prążki oligoklonalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, natomiast pacjenci z chorobami ze spektrum NMO te prążki występują zdecydowanie rzadziej, chociaż musimy też pamiętać, że obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym nie wyklucza choroby ze spektrum NMO. I tutaj przytaczam Państwu taką diagnostykę różnicową pomiędzy tymi trzema głównymi jednostkami chorobowymi. Nie mamy dzisiaj przestrzeni, żeby to dokładnie omawiać, natomiast jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zachęcam do tego, żeby zagłębić się w to różnicowanie pomiędzy tymi chorobami. I na koniec myślę, że najistotniejszy element dzisiejszego wykładu, mianowicie możliwości leczenia chorób ze spektrum NMO. I tu jednocześnie nawiążę do tytułu. Jeden rok zrobił więcej niż, czy w jednym roku wydarzyło się więcej niż podczas 200 lat. Takie podsumowanie pojawiło się na Amerykańskiej Akademii Neurologii w 2019 roku, gdzie pamiętam, że podczas wykładu w sesji plenarnej, tam co roku jest taki wykład, który pojawia się w sesji jakby takich najważniejszych wydarzeń roku, pojawiły się właśnie informacje na temat tego, co dobre wydarzyło się w przebiegu chorób ze spektrum NMO. Ja pamiętam, to spotkało się z takim dużym entuzjazmem neurologów, którzy uczestniczyli w tej sesji, ponieważ no, pojawiły się informacje bardzo pozytywne, że po naprawdę wielu latach, po 100 latach praktycznie od pierwszych informacji o chorobie, o możliwości jej diagnostyki, pojawiły się po prostu możliwości terapii. Zostały zarejestrowane dokładnie w tym samym czasie trzy przeciwciała, które wykazały swoją skuteczność właśnie dla pacjentów z chorobami ze spektrum NMO. Mianowicie ekulizumab, inebilizumab i satralizumab. Pamiętajmy, że to, co najistotniejsze w przebiegu chorób ze spektrum NMO, jeżeli chodzi o leczenie, to zapobieganie rzutom i zmniejszenie ryzyka niepełnosprawności. Ponieważ każdy kolejny rzut u pacjenta z chorobą NMO, ze spektrum NMO, niestety może przynieść głęboką niesprawność, taką niesprawność, która jest nieodwracalna. I w przypadku właśnie chorób ze spektrum NMO, tym głównym elementem, takim celem terapii jest zapobieganie rzutom. Troszkę inaczej niż w przebiegu stwardnienia rozsianego, ponieważ w przebiegu stwardnienia rozsianego głównie tutaj jakby nastawiamy się na zapobieganie niepełnosprawności, na zapobieganie neurodegeneracji, natomiast w NMO absolutnie zapobieganie rzutom. Trzy badania rejestracyjne, które no właściwie w jednym czasie pojawiły się, wykazując skuteczność
ekulizumabu, inebilizumabu i satralizumabu dla pacjentów z chorobami ze spektrum NMO. Skuteczność duża, jeżeli chodzi o zapobieganie występowania czy zmniejszenie ryzyka występowania rocznego wskaźnika rzutów i postępu niesprawności, leki cechujące się dużym bezpieczeństwem terapii. Jak wygląda w tej chwili algorytm leczenia zalecany? To też taki slajd, który pochodzi z naszych rekomendacji opublikowanych w tym roku. Możemy to podzielić, leczenie to podzielić na leczenie rzutu i tutaj leczymy za pomocą sterydu, metyloprednizolonu bądź plazmaferezy. I leczenie przewlekłe, czyli leczenie immunosupresyjne za pomocą rituximabu, mykofenolu, mofetylu czy azatioprynny oraz lub przeciwciał monoklonalnych, czyli satralizumabu, ekulizumabu i inebilizumabu, które, tak jak wspomniałam Państwu wcześniej, są nakierowane na te cele patofizjologiczne, czy na te elementy patofizjologii NMOSD. W tej chwili oprócz tych trzech wspomnianych przeciwciał mamy jeszcze kolejne, rawalizumab, które działa podobnie jak ekulizumab, czyli na składnik dopełniacza. My w Polsce również mamy powody do zadowolenia, jeżeli chodzi o możliwość leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Od niedawna mamy program lekowy, w którym w tej chwili mamy możliwość leczenia satralizumabem dla pacjentów w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z terapią immunosupresyjną, czyli ze sterydami bądź azatioprynną bądź mykofenolem mofetylu. Dla pacjentów, u których stwierdzimy obecność przeciwciał przeciwko kaporynie czwartej, Enspryng, czyli satralizumab, pomaga zachować sprawność pacjentom z NMOSD, zapobiega rzutom, ma bardzo korzystny profil bezpieczeństwa, jest stosowany bardzo wygodnie, bo można podawać go samodzielnie w domu. Kryteria kwalifikacji do programu to przede wszystkim właściwe rozpoznanie choroby ze spektrum NMO, potwierdzenie obecności przeciwciał przeciwko kaporynie czwartej, dlatego tutaj zaznaczam, jak istotne znaczenie ma oznaczenie właśnie obecności tych przeciwciał najlepszą dostępną metodą, czyli metodą komórkową. Nie powinniśmy stosować tego leczenia, jeżeli pacjenci wcześniej byli leczeni przeciwciałem anty-CD20, ekulizumabem bądź innymi przeciwciałami w tym zakresie. Natomiast jest to leczenie, które może być stosowane w monoterapii lub leczeniu skojarzonym właśnie z terapią immunosupresyjną. Wydarzyło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o terapię chorób ze spektrum NMO, ale to jeszcze nie koniec. Przed nami to takie sumaryczne przedstawienie terapii, które są w tej chwili jeszcze w trakcie badań klinicznych, właśnie dedykowanych dla pacjentów z tą grupą chorób. Widzimy, że one są nakierowane na różne cele terapii, czyli zarówno na inhibicję interleukiny 6, na hamowanie czy liczby, czy funkcji limfocytów B, na stabilizację eozynofilii, czy też na przywrócenie szczelności bariery krew-mózg. Widzimy, jak wiele preparatów jeszcze w tej grupie chorób jest w tej chwili badanych, także mamy nadzieję, że niebawem dołączą również one do portfolio leków, które możemy w tej chwili stosować dla chorych w grupie NMOSD. Także podsumowując, myślę, że jesteśmy absolutnie świadkami rodzącej się historii. Historia zrodziła się na naszych oczach dla grupy chorób demielinizacyjnych, które wyodrębniliśmy jako właśnie grupa chorób ze spektrum NMOSD. Bardzo ważne jest właściwe postawienie diagnozy. Niezwykle istotna jest ta diagnostyka serologiczna, oznaczenie przeciwciał przeciwko kaporynie czwartej i przeciwciał anty-MOG, najlepszymi dostępnymi metodami komórkowymi, potwierdzenie rozpoznania i możliwość zakwalifikowania pacjenta do terapii immunomodulującej. Dziękuję bardzo za uwagę.